Rafał Szlaga, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Hańce Śląska Piłka. Dzisiaj porozmawiamy o turnieju eliminacyjnym Mistrzostw Europy do lat 19. Moimi Państwa gośćmi w studiu są Dariusz Dźwigała, selekcjoner reprezentacji polskiej do lat 19. Witam. Oraz Kamil Zieleźnik, asystent trenera reprezentacji Polski. Panowie, turniej eliminacyjny do Mistrzostw Europy to tak naprawdę dla tych chłopaków taka matura dojrzałości piłkarska? No można tak powiedzieć. Jest to turniej bardzo ważny. Turniej eliminacyjny do Mistrzostw Europy, pierwsza faza. I chcąc się dostać do głównego turnieju, no to musimy w tym turnieju zająć co najmniej drugie miejsce, żeby dać sobie możliwość gry w drugiej rundzie. I pomimo tych wyników ostatnich nie najlepszych, jesteśmy dobrej myśli i wierzymy w tych chłopaków, których powołaliśmy. Panie Kamilu, na czym tak naprawdę polega praca selekcjonerów? Jeździcie, oglądacie, sprawdzacie? Dokładnie tak. Bardzo się różni praca w kadrze niż praca w klubie. Praca w klubie to jest praca codzienna z drużyną. Kontakt z zawodnikami tutaj to polega na obserwacji, na przede wszystkim dobrej selekcji. Także różnice są znaczne. Wiele osób zastanawia się, na co tak naprawdę stać ten zespół. Na pewno grupa dosyć wymagająca. Kluczowym meczem na pewno jest spotkanie pierwsze, bo tego spotkania na pewno nie można przegrać. Zawsze najważniejszy jest w turnieju pierwszy mecz, który gramy z zespołem Irlandii. Na pewno jest to zespół w naszym zasięgu. Przeanalizowaliśmy dosyć dokładnie zespół Irlandii i to jest dla nas mecz klucz i mam nadzieję, że w tym pierwszym meczu zaprezentujemy się dobrze i przede wszystkim skutecznie. Wyniki meczów towarzyskich momentami nie napawały optymizmem. Tutaj wszyscy trochę smutni po tej porażce z Anglią w Barton, aż 1-7. No zdecydowanie tak. Nie życzę najgorszemu wrogowi uczucia, jakie nam towarzyszyło w tych pierwszych 30 minutach. Niestety wystawiając zespół, chcieliśmy się zmierzyć z dobrym zespołem i chcieć prowadzić grę, spróbować prowadzić grę. Stąd też nasze skład wyjściowy był bardziej ofensywny. No, dostaliśmy bramkę na samym początku ze stałego fragmentu gry. Za chwilkę druga bramka. No, ta kwestia mentalna w naszych zawodnikach gdzieś była na słabym poziomie. I zaczęliśmy już reagować w 15 minucie, widząc co się dzieje, jaką przewagę miał zespół angielski. No niestety w 30 minutach dostaliśmy 7 bramek, rzadko się zdarza w każdej kategorii wiekowej, żeby taki cios dostać, ale to też nam pokazało, nam jako sztabowi, gdzie my tak naprawdę jesteśmy. My z takimi drużynami, przynajmniej ten mecz tak wyglądał z Anglikami, no musieliśmy bardzo posklejać zespół i zdecydowanie z dyscypliną taktyczną i grą z kontrataku i liczyć na stały fragment gry. No i niestety takie mecze się zdarzają. Lepiej przegrać takie spotkanie towarzyskie, choć tak jak powiedziałem, no uczucie straszne było. Także mam nadzieję, że wyciągnęliśmy wnioski i taka sytuacja się już nie powtórzy. Kolejny mecz towarzyski wygrany 1-0 z Kazachstanem podbudował trochę morale. Na pewno. Cieszymy się z tego względu, że zespół dobrze zareagował po tej porażce. Wiadomo, tak, którym wspomniał, analiza była bardzo wnikliwa i cieszymy się, że w kolejnym meczu odnieśliśmy sukces. Patrząc na listę zagranicznych powołań, można dojść do wniosku, że coraz większe firmy sięgają po młodych zawodników z Polski. Marcin Bułka, Chelsea. Jakub Kiwior, Anderlecht. Dominik Steczek, VfL Bochum. Jest coraz lepiej pod tym kątem? No na pewno tak. To świadczy o tym, że ten scouting jest na dobrym poziomie. Ci zawodnicy wymienieni trenują w dobrych akademiach, w dobrych klubach. Choć nie ukrywam, że w większości tych chłopców gra w U19, W23. No to jest jednak mimo wszystko jest to piłka juniorska jeszcze. Na pewno szybciej by się rozwijali, jakby mieli możliwość chociażby trenowania w pierwszych zespołach. Bo przykład Bilika, którego mieliśmy w poprzednich eliminacjach, pokazuje, że sam trening nawet z dobrymi piłkarzami, z piłkarzami topowymi w Europie, na świecie, no, ten zawodnik zrobił bardzo duży progres, jeżeli chodzi o działania z piłką, o fizykę,
przygotowanie fizyczne, także ale to też, tak jak powiedziałem, no dobrze świadczy o skautingu i że mamy mimo wszystko zdolną młodzież. Patrząc na powołania z Polski, są w tej kadrze tacy zawodnicy, którzy za 2-3 lata mogą już być gwiazdami ekstraklasy? To znaczy powiem tak, na pewno wszyscy o tym wiemy, że przeskok junior-senior to jest klucz w tym wieku. Na pewno tych chłopaków będziemy ich monitorować. Życzymy wszystkim, aby trafili do piłki seniorskiej, bo to jest sens ich pracy. Tak? Także nie będę wymieniał z nazwisk, ale na pewno są zawodnicy, którzy mają predyspozycje. Ale jak to w futbolu bywa, czasami jest ktoś, kto się na danym etapie nie wyróżnia, a potem gra w poważną piłkę. Także my sobie z tego zdajemy sprawę i życzymy tym wszystkim chłopakom, naszym podopiecznym, powodzenia i zawsze służymy pomocą i radą. Faworytem całego turnieju są na pewno Niemcy, ale tutaj nie można lekceważyć ani Białorusi, ani Irlandii Północnej. Silna grupa. Silna grupa, tak jak powiedziałem. No, najważniejsze jest pierwsze spotkanie, do którego musimy się jak najlepiej przygotować, wygrać to spotkanie. Później czeka nas na Stadionie Śląskim mecz o wyjście, można powiedzieć, z grupy, bo jeżeli wygramy dwa pierwsze mecze, to zakładając, że Niemcy są zdecydowanym faworytem, bo tak jest, nie ma co ukrywać, że zespół niemiecki jest najlepszy z naszej grupy. Ale też po dwóch zwycięstwach na pewno to morale zawodników naszych powinno być na wysokim poziomie i mam nadzieję, że tak się stanie, że po dwóch pierwszych zwycięstwach zagramy też bardzo dobre spotkanie z zespołem Niemiec. I o to będziemy trzymali kciuki. Rywale byli podglądani? Była oczywiście analiza? Tak, no jak najbardziej. To jest jedna z podstaw naszej pracy, dogłębna analiza. Także to ma miejsce przed każdą akcją szkoleniową. Analizujemy przeciwnika, analizujemy nasz mecz, który żeśmy rozegrali. Także tak mówię, bez tego nie może się obejść. Jeżeli chodzi o rywali tych czy Niemców, Irlandię Północną czy Białoruś, kogo by Pan ocenił lepiej? Trudno powiedzieć. To jest piłka juniorska. Tutaj każdy mecz jest inny, także nie pozwolę sobie na to, żeby gdzieś którąś drużyn wyróżnić. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zadanie czeka nas bardzo ciężkie, dlatego nie będziemy tutaj wrócić z fusów, jak to się mówi potocznie, dlatego przygotujemy się do każdego następnego meczu. Przed nami, tak jak powiedział trener, Irlandia, analiza, Białoruś, analiza, także nie będę wskazywał mocniejszego rywala. Panowie, będziemy mocno trzymali kciuki za biało-czerwonych. Dziękuję serdecznie za rozmowę i za przybycie do naszego studia, a Państwa zapraszam na skróty z najciekawszych meczów czwartej ligi. Na starcie LKS Uczanie z GKS-em Radziechowy-Wie przostrzyło sobie zęby wielu kibiców. Gospodarze rzadko tracą w tym sezonie punkty na własnym boisku, natomiast przyjezdni dobrze radzą sobie na wyjazdach. Już w 10 minucie zakotowywał się pod bramką GKS-u. Paweł Koziew dośrodkował piłkę w piątkę, tam dołożył nogę Iliana Zdenplatniski, a golkiper zdaniem sędziów złapał piłkę, zanim ta całym wodem przekroczyła linię bramkową. A kilka chwil później w kontrowersyjnych okolicznościach z boiska wyleciał za drugą żółtą kartkę Piotr Świerczyński. Goście błyskawicznie wykorzystali liczebną przewagę, a głową trafił do siatki Tomasz Janik. W 44 minucie sędzia wskazał na wapno po starciu w polu karnym Szymona Waligury z Piotrem Trzopem. Pewnym egzekutorem jedenastki okazał się Szymon Byrtek. Jeszcze przed zejściem do szatni na 3-0 podwyższył po samotnym rajdzie Maciej Łącki. Wynik spotkania na 4-0 dla GKS-u ustalił w 55 minucie Trzop, zamieniając na gola centra z rzutu rożnego. Blisko zdobycia gola honorowego był Kozioł, ale jego atomowe uderzenie wylądowało na słupku. Drugi mecz rzędu wygrał na wyjeździe Ruch Radziąków. Cidry pokonały w Ornątowicach 3-1 miejscowego Gwarka i znacząco poprawiły swoją pozycję w tabeli. Po koronkowej akcji całego zespołu wynik otworzył w 13 minucie Tomasz Leszczyński. W 27 minucie ornątowicka defensywa zaspała, Robert Wojsek obsłużył precyzyjnym podaniem Karola Kajdę, który nie miał problemu z pokonaniem bramkarza. Na kolejnego gola kibice musieli czekać aż do 90 minuty. Mateusz Hermasz wypatrzył w polu karnym Andrzeja Piecucha i było 3-0. W samej końcówce honorowego gola dla Gwarka zdobył Jakub Seweryn.
pierwszej połowie jeszcze mogliśmy wykorzystać dogodne sytuacje i ten wynik by już był bardzo klarowny i moglibyśmy spokojnie zejść na przerwę. Tak się jednak nie stało i musieliśmy być do końca skoncentrowani. Pierwsza połowa dobitnie pokazała, że Radziąków dominował w każdym elemencie na boisku i tutaj nie ma w ogóle o czym mówić. W pierwsze 45 minut to na pewno różnica dwóch klas. Ósma kolejka Hańc czwartej ligi okazała się szczęśliwa dla Polonii Łaziska Górna. Podopieczni Roberta Janeckiego pokonali na wyjeździe 2-1 ostatnio w tabeli Warte Zawiercie. W pierwszej połowie kibice nie zobaczyli goli, a groźnych sytuacji było jak na lekarstwo. Po przerwie Łaziszczanie przeprowadzili składną akcję, którą celnym strzałem z okolic szesnastki wykończył Dawid Frąckowiek. Gospodarze wyrównali w 80 minucie po uderzeniu z 11 metrów autorstwa Michała Mąki. Komplet punktów zapewnił przyjezdnym Mateusz Mazurek, popisując się mocnym uderzeniem w róg bramki. Druga część programu Hańca Śląska Piłka. W moim Państwa gośćmi w studiu są Jarosław Zadylak, trener RKS-u Grodziec. Witam. Witam serdecznie. Oraz trener Spójni Landek Andrzej Myśliwiec. Dzień dobry. Panowie, rzadko się zdarza, że z powodu aury odwołuje się całą kolejkę. Czy taka tygodniowa przerwa bez meczu o stawkę może wybić z rytmu, panie trenerze? To znaczy się, no myśmy nie zostali wybici z rytmu, bo we wtorek rozegraliśmy bardzo fajne, atrakcyjne spotkanie z pierwszoligowym Zagłębiem Sosnowiec. Które podniosło nasze morale bardzo, bo rozegraliśmy bardzo dobre spotkanie, zremisowaliśmy je i ten mecz na pewno przyczynił się bardzo do spotkania, które rozegraliśmy teraz w sobotę na Szczakowiance. Na pewno nam w tym pomógł. Przede wszystkim uwierzyć zespołowi w to, że potrafi grać na wysokim poziomie. Jak to było u Was, panie trenerze? No w naszym przypadku na szczęście też mieliśmy w tygodniu mecz Puchar Polski z Czechowicami. Także ta przerwa nie była zbyt długa również i dodatkowo mecz graliśmy z dogrywką, także mieliśmy atrakcję plus, że tak powiem. Także tak jak mówię, ta przerwa może akurat nas nie wybiła z rytmu i patrząc po wyniku sobotniego meczu ligowego, także wyszło to dosyć pozytywnie. RKS Grodziec w ostatniej kolejce wrócił z tarczą z Jaworzna. Kiedy przegrywa się od 3 minuty 0-1, to ta poprzeczka idzie trochę w górę. To znaczy się na pewno tak. No. Uważaliśmy, że przed tym meczem na pewno jesteśmy faworytem i my jechaliśmy tylko i wyłącznie po zwycięstwo. Nic innego nas tam nie interesowało. Mieliśmy określony plan na ten mecz i mimo szybko straconej bramki zdołaliśmy dość szybko te straty odrobić i przejąć kontrolę nad spotkaniem. W drugiej połowie zdobyć bramkę, która gdzieś tam już ten mecz zamknęła. Aczkolwiek mieliśmy jeszcze sytuację na podwyższenie wyniku i można powiedzieć takie dość pewne zwycięstwo z naszej strony. Po 3 punkty sięgnęła również Spójnia, która pokonała mocno w tym sezonie Wilki z Wilczy. Zwycięstwo pewnie cieszy, a styl w pierwszej połowie? No może dosyć specyficzny mecz się dla nas ułożył, bo goście strzeli nam dwie bramki, 15 i 30 minuta, praktycznie były to dwie pierwsze sytuacje meczowe, a gdzieś tam przebieg gry w ten sposób się toczył, że my byliśmy przy piłce i staraliśmy się gdzieś tam budować atak pozycyjny. Dwie sytuacje, druga rzut wolny i było dosyć nieciekawie. Na szczęście do przerwy w 45 tak zwanej do szatni strzeliśmy bramkę po rzucie rożnym, a no, druga połowa to 7 minut, które zamknęło mecz. Strzeliśmy 3 bramki i praktycznie było już po wszystkim. Jakie były wytyczne na drugą część spotkania? Może nie będziemy niuansów z szatni wyciągać w tym momencie, ale na pewno ważnym momentem była ta bramka właśnie strzelona do szatni, gdzie to morale też do góry wskoczyło i widać było, że jest szansa na odkręcenie tego niekorzystnego wyniku. Także no, cieszy na pewno podejście tutaj tych naszych doświadczonych zawodników, którzy postrzelali bramki, także stanęli na wysokości zadania i ten mecz się dla nas dobrze skończył. RKS sporo bramek w tym sezonie zdobywa między 76 a 90 minutą. To dowód na to, że świetnie jesteście przygotowani fizycznie do tego sezonu, no i też doświadczenia chyba Wam nie brakuje. Się na pewno tak, no, z każdych z tych rzeczy coś jest prawda i tutaj jeżeli chodzi o to przygotowanie, naprawdę nie mogę narzekać, bo chłopaki, można powiedzieć, do samego końca walczą na boisku, są bardzo zaangażowani, zdeterminowani i tutaj nam nic nie brakuje w tym, żeby tak to wyglądało. Natomiast na pewno tak, to doświadczenie mamy kilku zawodników trzecioligowych, takich jak Otwinowski, czy Stanisławski, Maciągowski. To są ludzie, którzy
w tej lidze na pewno robią różnicę i to jest też zdecydowanie na naszą korzyść. Spójnia po 7 rozegranych meczach zajmuje w drugiej grupie wysokie 4. miejsce i traci tylko 2 oczka do lidera. To wynik adekwatny do Waszej siły ognia? Myślę, że porównując rundę wiosenną, a tam to na pewno ta nasza drużyna jest o ten stopień lepiej poukładana może w temacie tego właśnie też doświadczenia i gdzieś troszeczkę podnieśliśmy jakość naszej gry. Połączenie tutaj dwóch elementów młodzieży i właśnie tego doświadczenia na razie pozytywnie wpływa na naszą grę, na nasze wyniki i mam nadzieję, że będzie tak dalej, bo ci młodzi zawodnicy w tym momencie się świetnie ogrywają przy tych doświadczonych zawodnikach typu Woźniak, Wiśniewski czy Sikora, Habdas, Skrobo, także te nazwiska, które są wiodące w drużynie, plus ta młodzież, gdzie wydaje mi się, że chyba jesteśmy najmłodszą ekipą w sektorze środkowi obrońcy i środkowi pomocnicy, gdzie średnia wieku jest 19 lat, także pozytywnie to wygląda. W Grodzicu jest ciśnienie na awans? To znaczy się ciśnienie na awans nie ma. No my wiemy, jaki mamy zespół, wiemy, na co ten zespół stać i chcemy grać jak najwyżej. Chcemy patrzeć na wszystko z góry i no, ten cel chcemy realizować krok po kroku. No wiadomo, że tabela jest, liczy się dopiero tak naprawdę po 34. kolejce i no, chcemy wyglądać jak najlepiej na boisku. Chcemy też cieszyć się grą, że to, nad czym pracujemy na treningach, żeby też było przekładane na mecze. To jest dla nas też ważne i żeby ten zespół miał swój styl, żeby ten zespół był groźnym przeciwnikiem dla każdego. Panowie, o długiej ławce rezerwowych chyba marzy każdy trener w czwartej lidze. Jak to jest w waszych zespołach? Tych zmienników wartościowych czasem brakuje? No w naszym przypadku na pewno ta kadra jest ciut za wąska, bo jest nas na chwilę obecną 17 osób z 2 bramkarzami, także każdy trener by sobie życzył, żeby było 2 osoby na daną pozycję i wtedy było rewelacyjnie, ale realia są troszeczkę inne. Na szczęście w naszym przypadku na chwilę obecną odpukać jest taka sytuacja, że omijają nas kontuzje i kartki i cała ekipa jest do mojej dyspozycji. Także w tym aspekcie gdzieś to jeszcze wytrzymujemy, ale nakładające się mecze, wiadomo, ostatnio, tak jak mówię, Puchar, Liga, znowu przełożony mecz w środę, kolejna kolejka za tydzień w sobotę, no to gdzieś tam powoduje, że to zmęczenie się nakłada na pewno u zawodników i musimy szukać tutaj takich zajęć, żeby świeżość wprowadzać, żebyśmy byli przygotowani do każdego kolejnego meczu. Jak to wygląda w RKS-ie? To znaczy, nawet jest w kadrze 19 zawodników z bramkarzami, także na dzień dzisiejszy świetnie, że nie mamy żadnych urazów, żadnych kartek i tak dalej, dlatego problemem moim dzisiaj jest zawsze przed każdym meczem skreślenie jednego z zawodników i nie bycie go po 18 meczowej. Także no, to jest takie jedyne przykre, no, ale cieszę to, że jesteśmy wszyscy zdrowi, że ta kadra jest jak na czwartą ligę naprawdę bogata i z tego się cieszę. Panowie, już na koniec, gdybyście dzisiaj mieli puścić wodze fantazji i gdzie się wytypować drużyny, które będą do końca walczyć o awans szczebel wyżej, na kogo byście postawili? No, w naszej grupie zapewne przed sezonem każdy spodziewał się, że to będzie Bytomski Sport i Odra Wodzisław, ale spłaszczona tabela jest tak bardzo, że szczerze mówiąc nie widać chyba na razie takiego zdecydowanego faworyta i może to się toczyć aż do ostatniej kolejki, także trudno mi akurat tu wskazać tą jedną drużynę, która później po sezonie rozegra baraże. Panie trenerze? To znaczy ja uważam, że w naszej grupie na pewno takim głównym faworytem do awansu są Sząbierki Bytom i graliśmy z tą drużyną już, wiemy jak ona funkcjonuje, jaki jest potencjał tego zespołu. Natomiast jest kilka zespołów, które mogą napsuć tej Sząbierkom krwi. Także myślę tutaj o Sarmacji, myślę tutaj o RKS-ie i może ktoś tam jeszcze z zapleców wyskoczy. Natomiast odnosząc się do drugiej grupy, moim faworytem w tej grupie mimo wszystko jest drużyna z Bełku. Natomiast życzę tutaj Andrzejowi, żeby takim czarnym koniem była Spójnia. Panowie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Nadszedł czas na to, żeby sprawdzić, jak 8. kolejka czwartej ligi wyglądała w statystykach.
to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę. Na kolejny program Hańce Śląska Piłka zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia.